19. Nowochódzka Wiosna Muzyczna to festiwal, w ramach którego spotykamy się tu dzisiaj. Zespół Sambar powstał przy okazji festiwalu Art of Improvisation we Wrocławiu. Tam poznaliśmy się z Tomkiem. Zajmujemy się muzyką swobodnie improwizowaną. Improwizowana jest taką drogą ekspresji, która daje wolność niedostępną w żadnych innych rodzajach czy ramach gatunków muzycznych. Na saksofonie gram od 15 lat i to jest mój instrument, to jest mój język, którym się komunikuję najlepiej. Że sieć A jest podpięta do sieci B. Sieć B jest podpięta do sieci C, natomiast sieć C jest podpięta do sieci D, co z kolei sprawia, że nie ma ciągu. Nic nie rozumiem, czyli co? Czyli wody nie ma. Witam serdecznie, ja nazywam się Michał, jestem z kabaretu Japa. Witam, nazywam się Agnieszka. Studiuję inżynierię środowiska. Chodzę do technikum, w zasadzie ukończyłem technikum, w tym roku pisałem maturę, mam 19 lat. Dzień dobry, ja także jestem Michał. Studiuję na Akademii Górniczo-Hutniczej i też jestem z Nowej Huty, jak towarzysze. A wie pani, co myśli tygrys suspenski podczas burzy? No nie wiem. No to ja mam teraz podobnie. No, czyli co? Wody nie ma. Ja myślę, że kabaret nie jest niczym humanistycznym. To jest coś, dla co każdy może tak naprawdę stworzyć, bo wystarczy trochę jakiejś inwencji twórczej. Myślę, że to jest bardzo fajne zajęcie, które nas wszystkich tutaj cieszy. A czy tu przecieka rura wodociągowa? Ależ skąd? Nie. Ale, proszę pana, jak pan już przyszedł, to niech pan zerknie na mój kran. Znamy się generalnie też z kościoła arkipana, z którym jesteśmy też związani. Długo się znamy, więc to na pewno też pomaga, że wiemy, o co każdemu z nas chodzi. Wie pani co? Zrobimy tak.
Ja do pani tutaj przyjdę za dwa dni i pani dopiero wtedy ten kran zrobi, dobrze? O nie, proszę pana. Mnie, jako lekarza, wzywają o każdej porze dnia i nocy. Więc ja żądam, żeby pan nabrał ten kran. Trudno jest, bardzo trudno jest, gdzie każdy ma jakieś studia, uczelnie, różnego rodzaju zajęcia. Trudno jest znaleźć odpowiedni taki czas, żeby był dla wszystkich wspólny, żeby każdy miał to chociaż 2 godziny na próby. Pani jest lekarzem? Tak. Dobrze. W takim razie zrobimy tak. Pani ten kran będzie obserwowała przez 2 dni. Jakby się nic nie poprawiło, to pani do mnie zadzwoni. Ale proszę pana, to są tabletki na gardło. Nie miałbym nic przeciwko, gdybyśmy w przyszłości mieli coś osiągnąć na scenie kabaretowej. I szczerze w to wierzę.